Tak mi się ciepło było. Możesz tak trzymać? Super. Mogę. Jesteśmy. Jesteśmy. <staje> <staje> Witamy Was w lesie. Witam Was Ania i Tomek Chyra. Tak. Że <staje> <staje> <śladanie> <staje> <Już> ja zaczynam? <staje> Witajcie. <.uralne> Dziś w tym roku... Jeszcze raz. <staje> Z nami jest tutaj dwójka dzieci. Reszta została w domu. To ska skasujemy. <laughs> mu co co? <laughs> i mu całe opakowanie, co? Wiesz co, weź to wsadź sobie do kieszeni. O, i tam dziel innych, dobra? I Dziele... na razie nie podchodź, dopóki nagrywamy, ok? Bo musimy robić przerwy. <laughs> Jest takie e, staropolskie przysłowie jak trwoga to do Boga, więc odkrywamy, że właśnie mamy taką trwogę i że do Pana Boga e, właśnie teraz trzeba iść. I, co, że to, I ty... to można gdzieś tam wstawić. <noise> <noise> Możesz <jesteś> być zduszający, naprawdę. <noise> Przesłanie do świata to masz chyba, dobrze. <noise> Witajcie kochani. W tym roku, jak widać, no, remont jest właściwie kompletnie w lesie. To znaczy te warunki, no, które wszyscy przeżywamy, czyli czas pandemii, sprawiły, że chcieliśmy bardzo dla was coś zrobić. Jest to niemożliwe w kościele seminaryjnym i dlatego spotykamy się tutaj i nagrywamy dla Was te, te kilka chwili kilka słów. Mamy nadzieję, że wy siedzicie już w wygodnych fotelach i macie pod ręką ciepłą herbatę. My może troszeczkę marzniemy, ale postaramy się takich kilka ciepłych słów do was skierować. Ania. I Tomek. Witajcie. Chcieliśmy się dzisiaj z Wami podzielić w temacie okazje małżeńskie w trudnym czasie, w czasie pandemii. Nasz temat dzisiejszy to okazja do głębszych spotkań z Panem Bogiem, okazja do tego, żeby w tym czasie odkryć właśnie Jego obecność w naszym życiu. Chciałem się z Wami podzielić tym, że w tym czasie doświadczam Pana Boga w takich dwóch, w wymiarach trochę bardziej niż zazwyczaj. Jeden to jest to, że bardziej do mnie jakoś przemówiły i dotarły słowa, w których Pan Jezus zachęca do tego, żeby spotkać się z Bogiem w swojej izdebce, czyli wejść do takiego miejsca, które jest z dala od ludzi, zamknięte, zamknąć drzwi, zasłonić okna, żeby tam nic z zewnątrz nie docierało i tam w tym pomieszczeniu, w tym miejscu Bóg będzie do nas przemawiał. I właśnie ja coś takiego robię, i doświadczam rzeczywiście czegoś takiego, że Bóg przemawia do mnie, do, do mojego serca. Mówi w taki sposób, właśnie no, od środka, bym powiedział. To doświadczenie no, jest trochę bardziej nowe, i właśnie widzę, że jest to okazja. Dla każdego z nas do tego, żeby właśnie taką relację intymną z Panem Bogiem osobistą podjąć. A drugą rzeczą jest to, że doświadczam pokoju, który Pan Bóg obiecuje w Apokalipsie, gdzie mówi, że w czasach właśnie wtedy, kiedy on odejdzie w czasach ostatecznych albo w przyszłości, to tutaj nie wiemy do końca. Będą się działy różne rzeczy, właśnie tego typu, jak pandemia, jakiś strach, że będą się różne dziwne rzeczy działy w środowisku, i że wtedy on zachęca nas, żebyśmy nabrali jego ducha i podnieśli głowy, i zobaczyli, że właśnie jesteśmy odkupieni, że, że on jest z nami właśnie w tych wszystkich wydarzeniach. I ja właśnie tego doświadczam, nie? że o dziwo, jakby spodziewałem się, że. To wszystko naokoło będzie jakieś przygnatające, że będzie strach, no i to ono się też pojawił, ale właśnie przez to spotkanie z Bogiem, o którym mówiłem na początku, doświadczam większego pokoju niż zazwyczaj, bo ten, ten pokój, taki codzienny, wynikający z tego, że wszystko jest poukładane, że jakoś idzie sobie, że jakoś sobie radzimy, on jest, ale właśnie ten pokój, taki, którego doświadczam w spotkaniu z Bogiem, ale naokoło jest właśnie burza i dużo różnych tych, tych wydarzeń, no to doświadczenie tego pokoju jest też o wiele głębsze. To ja chyba mam podobnie jak Tomek, bo też widzę takie wezwanie od Boga i też takie, takie poczucie, że On w tym czasie pragnie być blisko i dawać nam to, czego nie, ten świat dać nam nie może w tym czasie. Doświadczam tego czasu jako czasu wielkich zmian. Trochę tak jakby cały świat znajdował się na ostrym zakręcie i za tym zakrętem właściwie nie wiadomo, co będzie i można się bać. Natomiast Bóg mówi, że on chce być z nami na bieżąco, chce być ze mną na bieżąco. Ja odczytałam ten czas jako takie wyzwanie, taką okazję do tego, żeby Bóg bardziej był ze mną w codziennym moim życiu i w tym, co się dzieje. Jest takie staropolskie przysłowie jak trwoga to do Boga, więc odkrywamy, że właśnie mamy taką trwogę i że do Pana Boga właśnie teraz trzeba iść. Pan Bóg zaprasza mnie też do tego, żeby bardziej doświadczyć i bardziej docenić Eucharystię. Staram się na niej być jakby częściej, dlatego że doświadczenie z wiosny, kiedy kościoły były zamknięte i no nie można było być z Bogiem w Komunii Świętej, po prostu przyjąć Go fizycznie do, do, do swojego serca, do swojego ciała. No dla mnie to było jakby trudne i pokazało mi tak naprawdę jaką wartość ma Eucharystia. Dlatego teraz staram się na tej Eucharystii być częściej jak tylko mi się uda, uda. i odczuwam to jako naprawdę wielką Bożą łaskę, kiedy mam świadomość, że Bóg w swoim ciele i przeze mnie przychodzi do naszego domu. I doświadczam też Boga właśnie w takich codziennych wezwaniach, że On tego pragnie, żeby, wiadomo, może tak myślimy trwoga to do Boga i że to tak byś nie powinno, ale wręcz przeciwnie, Pan Bóg się na to nie obraża. Tylko, że w każdej sytuacji, szczególnie tej trudnej, żeby Go wzywać i ponieważ przeżywamy też trudne chwile w naszym domu, nie tylko dzieją się trudne rzeczy na świecie, ale też i między nami, czasem i między nami a dziećmi, to te wszystkie chwile są właśnie okazją do tego, żeby z Bogiem się spotkać, żeby zasięgnąć u Niego rady, a czasem upomnienia, żeby mógł do nas coś powiedzieć. I doświadczam też tego, że Bóg ma właściwie dla nas jedną rzecz, jedną taką wiadomość, że w tym czasie najważniejsze jest to, żebyśmy zachowali miłość w sercu, żeby nie poddawać się ani tej agresji, która czasem jest dookoła, ani jakimś różnym trudnym sytuacjom, które nas wzburzają wewnętrznie, tylko w nim szukać tego, żeby zawsze móc czynić miłość, niezależnie od tego, co dookoła się dzieje. I to też widzę, że no to jest też łaska tego czasu i okazja, żeby w czymś takim się potrenować. I Was też zachęcamy do tego, żebyście no ten czas, który my też Wam dajemy, i tę okazję, którą Wam dajemy przez nasze słowa, no potraktowali jako zaproszenie, by zobaczyć, czy w tym czasie, którego może macie więcej, bo nie wiem, tak jak my nie musicie wozić dzieci do szkół muzycznych, czy innych i tak dalej, czy w tym czasie Bóg nie zaprasza was bliżej, żeby was bardziej przytulić, żeby was, wam bardziej dać siebie i swoje spojrzenie na to wszystko, co się dzieje. I do tego was zachęcamy i pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże, witam i bardzo serdecznie pozdrawiam w sobotni wieczór, lub jeżeli ktoś później tego słucha, to o tym czasie, w którym akurat tego słuchacie. W każdym razie, koni, czujcie się wszyscy pozdrowieni, zaproszeni, przywitani. I wierzę bardzo, że wczorajsze spotkanie, pierwsze rekolekcyjne, remontu małżeńskiego 2020, nie tyle przyniosło, ale przyniesie jeszcze wiele dobrych owoców. Przypomnę, temat tegorocznego remontu to okazje do wykorzystania. Wczoraj dzieliłem się z wami i mam nadzieję, że również usłyszane świadectwo zmobilizowało każdego z was do tego, czy was jako małżonków, do tego, żeby zobaczyć w drugim człowieku naprawdę skarb, że drugi człowiek, który jest nam dany, jest nam naprawdę dany i że my jesteśmy dani tym drugim. I jeżeli my tak patrzymy na siebie, to naprawdę mamy bardzo wiele okazji do tego, żeby budować więzi między sobą. Wy jako małżonkowie, jako rodzice, Kochani, życzę wam, żeby to, o czym wczoraj wy z kolei już sami powiedzieliście sobie, czy może zrobiliście jakieś małe postanowienia, że to naprawdę przyniesie owoc. Będę się o to szczerze modlił i każdego z was na te dobre postanowienia błogosławię. A teraz, kiedy zanim odkry, będę chciał odkryć kilka takich okazji do wykorzystania, jeżeli idzie o budowanie więzi z Bogiem. Bo to jest temat dzisiejszego dnia: więzi z Bogiem i ich budowanie. To chcę, kochani, na początku razem z Wami tam, gdzie jesteście, pomodlić się. I chciałem, żebyśmy to zrobili tak, jak kiedyś uczyli nas nasi rodzice w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu, dziękuję Ci za tę godzinę. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za tych, którzy razem ze mną teraz. Trwają na modlitwie. Dziękuję Ci za każdego z osobna. Dziękuję Ci za ich rodziny, dziękuję Ci za ich małżeństwa i za ich dzieci. Panie, ja wierzę, że to, co rozpocząłeś wczorajszego dnia, że to naprawdę przyniesie wiele dobrych i pięknych owoców. I proszcie, Panie, abyś Ducha Świętego zesłał na każdego z nas, abyś zesłał Ducha Świętego na mnie, abym słowo, które będę wypowiadał. Aby to było tylko słowo Twoje, aby to słowo naprawdę zostało wypełnione łaską, i aby przemieniało serce i umysły tych, którzy będą tego słowa słuchać. Mało tego, aby Boży Duch wypełnił ich rodziny, ich domy, ich małżeństwa, ich dzieci, aby przyszedł spokojem, z, z nadzieją, z ufnością i głęboką wiarą. Chwalę Ciebie, Panie Boże, i proszę Cię, abyś każdego błogosławił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, drugi dzień naszych rekolekcji. Okazję do wykorzystania. Wiemy już i sami doświadczamy tego, że jesteśmy tylu, ilu nas jest w tylu różnych sytuacjach. Jedni, jeżeli idzie o relacje z Bogiem, to w czasie ostatnich miesięcy naprawdę bardzo umocnili się we wierze. Niektórzy zostali przygniecieni różnymi sytuacjami, o których słyszymy, czy których naprawdę doświadczyliśmy bardzo osobiście. I czy nazywać to kryzysem w kościele, czy nazywać to kryzysem kapłaństwa, czy nazywać to kryzysem autorytetu, obojętnie. Kochani, tylu ilu nas jest, tyle jest rodzaju więzi z Panem Bogiem. I kochani, są mi bliscy ci, którzy żyją w tej chwili w dużym utrudzeniu i mało tego nawet utracili wiarę. Ci mi są naprawdę bardzo bliscy. Ale są mi też bardzo bliskie te osoby, które właśnie w tym czasie. Osamotnienia, izolacji, pogubienia we wierze, po prostu zobaczyły, że Bóg jest jedyną ostoją, że Bóg jest jedyną nadzieją, i naprawdę przyszedł czas na to, że zgodzili się na to, żeby Bóg obdarował ich swoim łaskom i zaczęli naprawdę nowe życie. Kochani, Niezależnie od tego, w jakiej jesteście sytuacji, chcę podzielić się kilkoma takimi sprawami, tematami, przekonaniem i wiarą Kościoła, również moją osobistą wiarą i popartą jakimś malutkim, ale bardzo konkretnym doświadczeniem. Pierwsza rzecz, do, którą chcę, do której chcę Was bardzo konkretnie zaprosić, to zgodzić się na wyznanie wiary w to, że Bóg jest naprawdę Bogiem. Ja niedawno słyszałem o tym, że dzisiaj takie podstawowe źródło problemu, które dzieje się wśród ludzi, i czy w, nawet w kościele, mówiąc ogólnie, czy mówiąc ogólnie w sensie bardzo konkretnie, w, w, w kościele jako kościele, jako wspólnocie, to problem tkwi, czy, czy to źródło kryzysu tkwi w tym, że my nie wierzymy, że Bóg jest Bogiem. My zapomnieliśmy o tym, kim jest Bóg, że Jego Słowo ze względu na to, że jest Bogiem, jest naprawdę najistotniejsze i że Bóg nigdy się nie myli i że Bóg zawsze mówi prawdę. Kochani, wierzę w to bardzo, że Pan Bóg właśnie w tym czasie, który jest dla bardzo wielu z nas niezwykle trudny z różnych względów, począwszy od pandemii, przez doświadczenie bardzo bolesne związane w ekonomii i gospodarce i tym, co dzieje się w naszych rodzinach i tym, co dzieje się w kościele, tym, co dzieje się w mediach, tym, co słyszymy, co widzimy, co dzieje się na ulicach naszego miasta. Bóg jest Bogiem i świat należy do Boga. Ja, my jesteśmy własnością Boga i Bóg nigdy nas z ręki swojej nie wypuścił. Nigdy. Kochani, chcę dzisiaj każdemu z was powiedzieć, że ty i twój dom jesteś własnością Boga. Że Ty należysz do Boga, że Bóg tak Cię ukochał, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa, który umarł właśnie za Ciebie, za Twoją rodzinę, za Twój dom. I że Bóg nigdy nie zrezygnował z Ciebie. Kochani, i nawet jeżeli czasem możemy mieć wrażenie, że, że Bóg o nas zapomniał, że, że coś dzieje się nie po naszej myśli, to to jest naprawdę pokusa diabelska, która polega na tym, żeby... Uznać, że Boga nie ma, że Bóg o nas zapomniał, że Bóg się wyrzekł nas, że Bóg z nas zrezygnował, że Bóg mało tego cieszy się nawet tym, że nam się źle dzieje. Jakby śmierć stanęła przed naszymi drzwiami, a Bóg tylko na to patrzy. Kochani, prawda, biblijna prawda i Boża prawda jest to, że Bóg jest Bogiem i że my jesteśmy Jego własnością, jesteśmy odkupieni Jego krwią. Jesteśmy powołani do nieśmiertelności, do życia tu na Ziemi. To możliwe, że czasy mamy taką pokusę i myślimy, nawet jak ludzie wierzący, na swoje życie tylko przez pryzmat tego, co jest tu. Jeżeli mówimy, że mam błogosławieństwo, to znaczy, że mi się naprawdę po ludzku dobrze wiedzie. że Jak jestem zdrowy, to znaczy, że Bóg mi błogosławi, a jak jestem chory, to nie. Jak cierpię biedę, to Boga nie ma. Jak idzie coś nie po mojej myśli, to, to Bóg się ode mnie odwrócił. To jest nieprawda. Jeżeli mamy takie doświadczenie, a przypuszczam, że wielu z Was ma to doświadczenie, że ktoś z Waszych bliskich umarł, jeszcze niedawno był z nami, a dzisiaj go nie ma. Mało tego, nawet możemy mieć to doświadczenie, że i mówimy tak, że umarł za szybko, i możemy wtedy naprawdę tracić wiarę. Natomiast przecież wiemy, i Bóg nam to objawił, że jesteśmy powołani do nieśmiertelności. Przecież celem życia na ziemi nie jest życie tu na ziemi. Tylko celem życia na ziemi jest niebo. Kochani, jeżeli tak jest, to wierzę, że Pan Bóg w tym czasie, w którym mamy, zaprasza nas do tego, żebyśmy wykorzystali Jego obecność pośród nas. Kochani, kiedy się modliłem i przygotowałem do tej konferencji, to zobaczyłem cztery takie przestrzenie, w których Bóg. Jest. Pierwsza. To jest wspólnota. To jest Twoja rodzina. Tak, Twoja rodzina, Wasza rodzina, Twoje małżeństwo. Kochani, myślę, że wielu z Was dokładnie wie, że Pan Jezus mówi tak. Jeżeli dwóch albo trzech zebranych jest razem w moje imię, ja tam jestem. I rozumiecie, dlaczego ludzie, którzy żyją sami, ludzie, którzy nie założyli rodzin, ludzie, którzy mieszkają pod dachem w pojedynkę, tęsknią za drugim człowiekiem, patrząc prze, przez pryzmat wiary, bo tęsknią za obecnością Boga, który jest obecny we wspólnocie ludzi. Jeżeli możecie. Obudzić w sobie ten sposób myślenia, że kiedykolwiek jesteście razem przy stole, przy pracy, przy modlitwie, przy dyskusji, w samochodzie, w łóżku, jak jesteście razem, macie miłość i szacunek do siebie, Bóg mówi: Ja tam jestem. Tylko nie odkryjcie to, że Bóg jest obecny przy was i to nie zależy, czy to jest duży, piękny dom, czy to jest małe, skromne mieszkanie i już naprawdę cierpicie ze względu na to, że nie ma miejsca. Odkryj to, że Bóg jest obecny we wspólnocie, kiedy jesteście razem. Kiedy jest jeszcze obecny Bóg? Kochani, Bóg, Jezus obecny jest, tak wie, że Kościół od 2000 lat. Wtedy, kiedy Kościół sprawuje sakramenty święte, wtedy obecny jest Bóg. Wielu z Was przecież doświadczyło w czasie pandemii i również teraz doświadcza takiej dużej tęsknoty za Jezusem obecnym w Eucharystii. Niektórzy szukają takiego miejsca w kościele, w sensie w budynku kościoła, żeby tylko być. Niektórzy szukają i jadą daleko, bo wiedzą, że w tym i w tym kościele chodzi mało ludzi do kościoła i tam jadą, żeby znaleźć takie miejsce. Niektórzy musieli doświadczyć pewnego głodu Eucharystii po to, żeby na nowo za, za, za Jezusem zatęsknić. Koni, to nie jest też tak, że nie możemy iść na Eucharystię. Niektórzy źle rozumieją dyspenzę. Na, na, przecież w mediach jest niesamowicie głośno, i niektórzy y, bardzo tacy wierzący, katolicy gniewają się na biskupów, którzy mówią, aha, na święta znowu jest dyspenza. To nie, jest, to nie ma nic wspólnego z tym, że ktoś komuś zabranie iść do kościoła. Jeżeli masz taki ból i taki strach i takie cierpienie, jesteś w tej grupie ryzyka zachorowań i twój rozsądek mówi tobie, ze względu na życie po prostu zostanę w domu, to zostań. Ale jak masz tęsknotę i masz miłość do drugich, to idź na Eucharystię. Przecież nikt ci nie zabrania. Wybierz jedną, drugą, trzecią, czwartą. Tylu z nas, księży, odprawia jedną, drugą, trzecią, czwartą Eucharystię tylko po to, żebyś ty mógł być. Wiecie, Inu, księży, siedzi godzinami w kościele czekając właśnie na Was, aby móc Wam udzielić rozgrzeszenia. Nie mów, że nie można się dopchać. To jest nieprawda. Po prostu zobacz, poszukaj, zapytaj, zadzwoń i idź. Po prostu to są te miejsca, w których Bóg się udziela. Kochani, zostały nam ile? Dwa, półtory tygodnia do Bożego Narodzenia. Tyle czasu Bóg daje. Znajdź taką chwilę. Aby przyjąć sakrament, aby przyjąć Jezusa. To jest okazja do wykorzystania, są jeszcze oraty. Kochani, bądźcie hojni w tym, aby odszukać Jezusa, który obecnie jest w sakramentach. Kiedy jest jeszcze i w jakim miejscu obecnie jest Bóg? Kochani, myślę, że wielu z nas zna 25 rozdział Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówi tak: Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnie uczyniliście. Co to znaczy? Kochani, to znaczy, że drugi człowiek jest sakramentem, czyli znakiem obecności Boga. Prościej? Po prostu, jeżeli robisz coś dla swojej żony, to naprawdę Jezus obecnie jest w Twojej żonie. I On przyjmuje Twoją posługę, Twój dar, Twoją pracę, Twoją cierpliwość, Twój trud. On sam, cokolwiek uczyniłeś jednemu z najmniejszych, mnie uczyniliście. Jeżeli pomagasz swoim dzieciom, po prostu. Pomyśl o tym, że naprawdę przychodzisz z pomocą Jezusowi. Jeżeli jest ktoś chory w Twojej rodzinie i robisz dla Niego i za Niego zakupy, robisz za Niego coś, czego On nie jest w stanie w tej chwili zrobić, bo nie jest w stanie, nie może, nie ma zdrowia, nie ma siły, nie ma takiej możliwości, to nie czuj, że to jest tylko obciążenie, ale to jest okazja do tego, żeby w tym drugim usłużyć Jezusowi. Znaczy, rozumiecie, jak Jezus jest w tej chwili. Na wyciągnięcie ręki. O, oczywiście możemy wszystko, na wszystko patrzeć jak na trud. Ale jesteśmy zaproszeni do tego, żeby widzieć inaczej. Jezus mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnie uczyniliście. I czwarta w cudzysłowie przestrzeń, w której obecnie jest Bóg, i również jest na, wy, na wyciągnięcie ręki, co to jest? To jest Słowo Boże. Przecież wszyscy macie w domu Biblię. Przecież nikt nie jest w stanie zabronić się czytać Biblii. Wszyscy jesteście w sieci online. Jest tyle konferencji, tyle rekolekcji, tyle wszystkiego. Jeden z moich kolegów ostatnio powiedział mi tak, Gieniu, tyle ile w tym roku, w ostatnich miesiącach w taki sposób, w jaki został wypełniony internet treściami bożymi, to jeszcze nigdy tak nie było. I to jest prawda. Zobaczcie my remont małżeński, który nie możemy zrobić w realu, robimy go tu. Kochani, bardzo wam dziękuję za to, że korzystacie z tego słowa, które jest bardziej, mniej udolne, głoszone w internecie. Ale, Koni nic nie zastąpi tego, jak wejdziesz do ręki Biblii i będziesz czytał. Nic i nikt nie zastąpi tego, jak pójdziesz na Eucharystię i będziesz uważnie nasłuchiwał słowa, które mówi Bóg. Koni rozumiecie, że czas, w którym my żyjemy, nawet gdybyśmy patrzyli, że on jest naprawdę naznaczony dużym trudem, dużym wyzwaniem i niemożnością wielu innych rzeczy... To są takie przestrzenie, które są okazją do wykorzystania. Dzisiaj próbowałem pokazać Wam, że okazji do budowania więzi z Bogiem jest naprawdę wiele. Wspólnota, czyli Twój dom, Twoja rodzina, najbliżsi. Sakramenty święte nie mów, że nie ma dostępu. Po prostu poszukaj, idź, zrób pewien wysiłek. Jezus jest obecny. W drugim człowieku, Cokolwiek uczyniliście, jednemu z najmniejszych mnie nie uczyniliście. Nie musimy daleko szukać Jezusa. On jest po prostu w moim, w Twoim, w naszym domu. I czwarte, Boże Słowo. Kochani, zapraszam Was do tego, żebyście teraz, jako rodzice, jak możecie i macie już takie dorastające dzieci, zaproście ich do takiej rozmowy, do takiego dialogu, po to, żebyście spróbowali zobaczyć, co Wy, jak Wy, jak Twoja konkretna rodzina, może wykorzystać okazję do tego, żeby pogłębić więź z Bogiem. Może zbudować jakiś plan. Możliwe, że dzisiaj postanowicie, że będziecie się wspólnie modlić, bo to jest czas z nim. Możliwe, że sięgniecie po Biblię, której już nie będziecie odkładać na półkę, ale która będzie zawsze na kredensie albo na stoliku, gdzieś blisko na podorędziu. Możliwe, że zdecydujecie się i postanowicie, aha, bo nie byliśmy przez ostatnie tygodnie w niedzielę na Eucharystii, korzystając z dyspenzy. Nie, jutro idziemy, na pewno idziemy i na pewno znajdziemy taką godzinę, gdzie ani nie przekroczymy żadnych limitów, po prostu będziemy korekt względem wszystkiego, a nasze serce będzie wypełnione Chrystusem. Kochani, no i, i wasi najbliżsi, przyjmijcie ich, szczególnie tych, którzy są obciążeni, którzy są chorzy, że Bóg wam ich daje, bo chce przyjąć waszą posługę po to aby samemu być naprawdę blisko każdego z was. Życzę wam pani dobrego spotkania ze sobą, dobrych rozmów i pięknych postanowień i zapraszam was na jutro. Każdego z was, waszych bliskich, chorych, cierpiących, tych którzy są wam naprawdę bliscy. Każdego z was niech błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Szczęść Boże.